Program 7 Minut na Gości, kolejne spotkanie z kolejnym gościem. Dzisiaj moje zaproszenie przyjął Michał Koterski. Witam Cię. Dzień dobry, witam. W jakim nastroju? W dobrym, w dobrym. Aczkolwiek ostatnio troszkę zmęczony jestem. Chociaż moja partnerka mówi, że ja zawsze jestem zmęczony. No, ale to to prawda, bo dużo pracuję. Mimo że byliśmy dwa tygodnie na urlopie, wróciłem w piątek. No, to niedawno, kilka dni temu. To już jestem zmęczony, bo od razu z samolotu do pracy. No i w sumie dzisiaj dopiero pierwszy dzień powrót do domu, jakby, bo mhm. też byłem cały czas poza. Domy, czy ze spektaklami, czy z, ze spotkaniami autorskimi związanymi z książką, więc no jest tego dużo. No właśnie i o y, książce, i o tym, co się dzieje na scenie, i nie tylko będziemy rozmawiać dzisiaj. Bądźcie z nami za chwilę pierwsza, siedmiominutowa odsłona. Czas start pierwsze siedem minut spotkania z Michałem Koterskim przed nami. Mówię: Michał Kotarski, wiesz, ten Misiek tak do ciebie przyległ i zawsze ten Misiek Misiek funkcjonuje. Zresztą y, przed naszym spotkaniem wszyscy tu w redakcji mówili, jak to dzisiaj, a Misiek, Misiek, nie Mówię, no Misiek. No i co z tym Miskiem? To cię dobrze, dobrze ci się żyje z Miśkiem? Tak, ja powiem szczerze, no zawsze łatwiej się żyje z Miskiem, bo jak to się mówi, mm, troszkę tak za tą, za, tą miśkową, e, za tą miśkową twarzą, czy za miśkową mm, osłoną, można się osłonić przed, przed, przed y, bólem tego świata. E, często też to jest taka forma, że, że y, no, kiedyś usłyszałem takie słowa, że kiedy uważają cię za mm, klauna, śmieszka, czy głupca, dają ci szansę na rozwój, na to, żeby zaskoczyć. No i ostatnio właśnie tak przy tym Miśku, Miśku wywaliłem książkę i wszyscy, <laughs> wszyscy klękli na kolana i szok, idę do wierzania, jak mogłem napisać, w sumie, no nie ja tylko, bo to tak naprawdę spisała Beata Nowicka, no ale w sumie spisała to, co ja jej opowiadałem, tak dojrzałą, tak dojrzałą książkę. Więc to jest tak, kiedyś Miałem jako, paradoksalnie, jako młody człowiek, chciałem być, e, no oczywiście nie jestem taki stary, ale mówię o dwudziestu mhm. paru latach, chciałem być Michałem, e, poważanym, docenianym, byłem uważany za, za lekko ducha, oszołoma i dzisiaj wolę już jako 43-latek być miśkiem, bo, bo czas no jakby nieubłaganie leci do przodu i w sumie troszkę to jest zaklinanie rzeczywistości. No więc, więc to są plusy i minusy. O. Na okładce tej książki jesteś Michałem. Ci, którzy nas oglądają na YouTube, ja będą, przypomnę, będą to mogli zrobić tuż po, tuż po naszej audycji, widzą te, to poważne oblicze, ja, to, o, ja pokażę. Tak. W, wiem, że książki się nie ocenia po okładce, ale ta okładka jednak bardzo dużo mówi, jest, jest poważnie i jest smutno, tak dobrze mówię? No to jest zdjęcie zrobione w sumie kilka lat temu, zaraz po premierze filmu Siedem Uczuć, mhm. no sam film jakby, jak to zresztą filmy mojego ojca mają to do siebie, że wielu idzie na komedię, a jednak dostaje no coś więcej, to tak, z bohaterami mojego ojca jest, że, że, że e, wszystkim jest do śmiechu, tylko nie tym bohaterom, mm -hmm. którzy przeżywają e, swoje dramaty ludzkie. I ja wcielając się wtedy w Adasia Miałczyńskiego, no rzeczywiście m, e, wcieliłem się e, w postać, no która sfrustrowaną, pełną lęków, pełną cierpienia, i, i z tym gdzieś po premierze filmu Szedłem, tą, to, to zdjęcie zrobił Filip Ćwik, zdobywca prestiżowej nagrody Wordpress Photo i, i widocznie tak mnie wtedy widział, no, ale ja niosłem w tym momencie, że tak powiem, na plecach Adasia Miałczyńskiego, mm. więc pewnie stąd ta, <laughs> ta refleksja w oczach. <laughs> co niesiesz na plecach i co niosłeś na plecach w tej książce opowiadasz. Okay. Zresztą dużo i głośno się zrobiło o twoich wyznaniach. Chciałbym jeszcze zacząć czekać i wrócić do nich za chwilę. Dobrze. Ale zanim do nich, do nich przejdziemy, kto chcę zapytać o, o, wiesz, o twoje zawodowe życie i, i, i zresztą sam przed chwilą powiedziałeś, że jeździsz i, tak. i, i są, są, są spektakle, są wyjazdy. Yy, na jakim etapie teraz jesteś tego zawodowego, aktorskiego życia? Yy, no, to... to... Właśnie, to jest dobre pytanie. W naszym aktorskim życiu wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. No, jakiś czas temu miałem taką, taką jakby powiedzieć pasę, że dużo ról filmowych było. W ten rok przyniósł dużo ról teatralnych. To znaczy jestem świeżo po premierze spektaklu My Baby w reżyserii Rafała Szumskiego. Premiera odbyła się w Teatrze Komedii na na Żoli Bożu. No, i jakby teraz ruszyliśmy też z tym spektaklem w Polskę. Zaraz zaczynam próby w sierpniu do kolejnego spektaklu. Więc taki można powiedzieć, teraz jest moment teatralny. Mhm. I ja sobie to cenię, bo zawsze mi ojciec mówił, czego długo przyznam się nie rozumiałem, że, że prawdziwy aktor to jest przede wszystkim teatr, że teatr to jest rozwój, i, i, i że prawdziwy aktor, no, jakby bez tego nie może może istnieć, nie może iść do przodu. No, mi się kiedyś wydawało jako młodemu człowiekowi, że tylko film, a, a teatr to jest strata czasu. No, przepraszam, że to powiem, ale tak niestety było. Ale to może wynikało z jakiejś próżności, z jakiejś pychy, z jakiejś, z jakiejś takiej, nie wiem, filozofii chodzenia w życiu na skróty. Ale widocznie musiałem tego doświadczyć, żeby zrozumieć, że, że jeśli coś w życiu naprawdę chce się osiągnąć, to nie ma drogi na skróty, że wszystko e, w każdej dziedzinie życia, nie tylko w pracy, no wszystko okupione jest ciężką, ciężką, ciężką pracą, czy to w związku, czy to, czy to, czy to w zawodzie, który wykonujemy i, i rzeczywiście dzisiaj to wiem. Nie to, żebym powiedział, że lubię pracować, no, a, ale, ale, ale wiem, że to jest jedyna droga do, do, do sukcesu czy do, 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 do spełnienia swojego mhm. wyznaczonego celu. A twoja droga do zawodu była trochę na skróty? Myślę tu ojcu, o którym już wspomniałeś dwa razy dzisiaj w rozmowie. No, można tak powiedzieć, że mój ojciec rzeczywiście dał mi szanse, które ja wykorzystałem. No, i to troszkę w życiu jest tak, że rzeczywiście no, trzeba troszkę szczęścia mieć. Każdy gdzieś tam jakieś te szanse od życia dostał i albo je wykorzystał, albo nie. E, no, niektórzy mieli tych szans mniej, niektórzy więcej. No, ja miałem to szczęście e, i dzisiaj tak, dzisiaj to sobie myślę, że to szczęście, że miałem ojca, jakiego miałem. Który w takich trudnych momentach mojego życia mhm. e, gdzie zbłądziłem i troszkę inny miałem pomysł na życie, mhm. taki może niezgodny, e, z obowiązującymi <laughs> kanonami, czy, czy, czy prawami, jakby to delikatnie rzecz ujmując, e, po prostu podał mi rękę za, 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 mm, zaszczepił we mnie miłość do, do kina e, i, i rzeczywiście dał mi szansę wystąpienia w filmie. w którą no też Udało mi się wykorzystać, no bo to jedno dostać szansę, a drugie potrafić ją wykorzystać. Oczywiście wtedy nie myślałem w takich kategoriach, że to jest szansa na nie wiadomo co. Po prostu zrobiłem swoją robotę najlepiej, jak potrafiłem. Na scena z Dnia Świra stała się sceną kultową e, i niedawno nawet mm, ku mojemu zdziwieniu e, kilkukrotnie wybrana najlepszą sceną mm -hmm. komediową wszechczasów, pokonując takie no, dzieła, na których ja się wychowywałem i które ja cytowałem e, 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 chłopakami w szkole, hmm. czy na misiu, czy rozmowy kontrolowane, czy seksmisja, czy rejs, to się rzucało jak z rękawa. Dzisiaj dzieciaki nie wiedzą w ogóle, co to jest za kino i nie mają o tym pojęcia. Natomiast Dzień Świra rzeczywiście przetrwał próbę czasu, i, i mimo, że ja mam dzisiaj 43 lata, to do dzisiaj krzyczą, z, otwierają okna, i jak tatuj zrobić dziubek, to nie ma ch we wci. mimo że to nie ja to mówię, ciągle ludzie o tym zapominają, bo to przecież mówi Marek Konrad, albo, to no, no wczoraj też po spektaklu wyszedłem, ktoś przyszedł z książką, ktoś ze zdjęciem i mi poprawiają kaptur, mimo że ja go nie mam, no więc to ludzie mają w świadomości i to już zawsze będzie ze mną, ale, ale ja się cieszę, bo to jest, no, historia kina, to jest no jednak, no co tu dużo gadać. Jesteś w kanonie, muszę ci przerwać, bo tak, 7 minut proszę. już minęło, ale więcej, dobrze. Zaraz wracamy przypomnie, że. Jak się będę uczuć. Tak. <laughs> Michał Koterski dzisiaj ze mną, bądźcie z nami. Michał Koterski, dzisiaj rozmawiamy w programie 7 minut na gości. Kilka tematów mamy w planach, przynajmniej ja mam w planach, ale jak zapowiedziałem o Dniu Świra, chcę wspomnieć, zresztą ostatnio widziałem takie spotkanie z Markiem Konradem, właśnie z młodymi ludźmi i mimo, że tematów było wiele, przynajmniej on chciał, żeby chyba było więcej niż tylko Dzień Świra, to ci młodzi ludzie, i to mówię, wiesz, młodzi tacy 20 tak. lat, 19-20 lat. Właśnie cytowali w, 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 i to kilka scen z, z, z tego filmu. Kiedy się zdaje sprawę, że to jest jakiś kul już kultowy, kultowy obraz? No, myślę, że to, ta fala troszkę to było tak, że z moim ojcem jest i, i, i oczywiście dzisiaj wszyscy pieją zachwyty i tak dalej, ale, ale to wcale nie było takie proste, kiedy pojawił się Dzień Świra i, i, i kiedy w ogóle dochodziło do tej realizacji, to też tego filmu, to ja pamiętam, że, że mało kto wierzył w ten film, bo to mhm. jest bardzo odważny film. Nie, w ogóle w dzisiejszych czasach też byłby odważny i, i ostatnio gdzieś leciałem samolotem, oglądałem go na nowo i te sceny darcia flagi tego e, tych wypowiedzi w sejmie moja prawda jest Mojsza niż twojsza, ten film ma 20 kilka lat i się w ogóle nie postarzał. on jest bardzo poruszający dotyka nie tylko mm, sprawy otaczającej nas rzeczywistości, ale też tego co każdy z nas gdzieś tam przeżywa m, lęków tego bohatera i, i, i frustracji. Ale powiem, że rzeczywiście kiedy film się ukazał w kinach no to to no ja powiem tak 23 lata minęły i to trwa do dziś od pierwszych m, e, pokazów filmu od premiery ludzie otwierali okna i krzyczeli właśnie te słynne słowa jak tatoś zrobi dziwych nie ma we wsi. To co mówisz o, o Marku Kondracie, no to przecież jak mm. viral lata to na YouTubie, gdzie na Woodstocku, e, tam właśnie jeden go egzaminuje, jeden z dzieciaków i mówi, może odmienimy angielski. No to ma milionowe wyświetlenia. Mm, I rzeczywiście no, to jest coś niesamowitego, ale to nie jest przypadek. To chcę wrócić do tego, o czym mm. wcześniej rozmawialiśmy. To jest okupione ciężką, ogromnie Wyczerpującą pracą mojego ojca, który przykłada do wszystkiego, co robi, ogromną wagę. Wszystko, co w życiu zrobił, i, i, i do dzisiaj utrzymuje się tylko ze sztuki. Nigdy nie zrobił żadnej reklamy, żadnego serialu, żadnej rzeczy, która nie byłaby napisana przez niego. Wszystko to jest jego twórczość autorska. Bardzo trudno się utrzymać z takiego, z, po prostu z życia, ze sztuki. No i też bardzo trudno. Odmówić e, 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 pewnych propozycji, bo pamiętam, e, kiedy proponowano mu reklamę jeden dzień za jeden dzień pracy, płacono mu tyle, ile za napisanie scenariusza i zrobienia filmu, czyli za lata pracy, bo mój ojciec scenariusz pisze przez lata. Dzień świra w trzech czwartych, to mm, zawsze powtarzam, bo mało kto wie i zdaje sobie sprawę, był pisany 13 z głoskowcem, więc tak też fantastycznie zapamiętuje się te teksty, chociażby to jak Pazura mówi. Wryj mogę dać, ja też wryj mogę dać. No to są, no to, to ja mam do dzisiaj, do dzisiaj w głowie. Zresztą ostatnio się śmiałem, jak byłem w wydawnictwie. Znak a propos, a propos tego, że historia zatoczyła koło. Pamiętam, jak zaraz po dniu Świra przysłano podręcznik do klas drugich liceum, gdzie między Miłoszym a Szymborską dzieciaki uczyły się lekcji angielskiego jako literatura współczesna, a dzisiaj ja też wydaję się Książkę w wydawnictwie, znak, gdzie wydawali. No i może to zabrzmieć troszkę próżnie i pysznie, ale to jest dla mnie, no, takiego dzieciaka, który przeszedł, co przeszedł i był uważany za kogo był uważany. A ja dzisiaj wydaję książkę i stoi moja książka między Szymborską a Miłoszem. No to to powiem wam, no kurde, słuchajcie, to też mam. Jeszcze breszcze. jej brakuje, jeszcze jej brakuje. Tak, w jeszcze jej brakuje jest trzeci nakład i nie można jej wykupić, i to jest dla mnie, no. Szok. no czasami się szczypię i mówię: Kurde, to chyba nie moje życie i to się nie dzieje naprawdę, ale to jest też konsekwencją mhm. ciężkiej, ciężkiej pracy. Książka leży na stole i ta strzelba, jak w, wiesz, w każdym dobrym spektaklu musi wystrzelić, ale to tak. spokojnie, jeszcze tak, wystrzelimy. Wiem, ja wiem. Słuchaj, jeszcze chciałem wrócić do tego dnia świra już nie do samego filmu, ale do, do Ciebie i do Twoich tak. wspomnień aktorskich z tego czasu. Ile Ty miałeś lat wtedy? Y 21 lub, no czekaj, mhm. to łatwo powiedzieć. W 2001, 2000 22 lata, temu, 21 lat, tak, 21 no, lat. Tak. Je, na ile byłeś świadomy tego, co się dzieje w sensie aktorskim, w sensie filmowym, w sensie ciebie w W tym ogóle nie świecie? byłem świadomy. Aha. No wtedy to były czasy, że tak jak mówię, ja się bardzo pogubiłem, sprawiałem ogromne problemy. Moi rodzice bardzo szybko się rozwiedli, zamieszkali osobno. Mój ojciec przeprowadził się do Warszawy, mama w, 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 ułożyła sobie życie z moim ojczymem. Wspaniałym zresztą człowiekiem, e, 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 i, i, i sobie po prostu nie dawali ze mną rady. Ja zamieszkałem bardzo szybko, już w wieku 17 lat czy 16, sam, bo moi rodzice myśleli, że to jest jedyne rozwiązanie, aż w końcu odetną pępowinę i może ja się ogarnę. No ja niestety jeszcze bardziej poszedłem, że tak powiem, w melanż, w narkotyki, w alkohol. Wpadłem w złe towarzystwo, bardzo byłem pogubionym dzieciakiem, i mogło to się skończyć, no i tu nie żartuję, śmiercią, bądź nawet, albo kurę minąłem, albo, bądź nawet, właśnie śmiercią. I moja mama w pewnym momencie poprosiła ojca, bo ja nie chciałem nigdy występować w filmach. Mój ojciec mhm. już od, od, od lat mi proponował, ale dla mnie to był zawód jakiś niemęski. Se myślałem wtedy, to jak ja byłe, dorastałem, to były lata 90. Mój ojciec kurczę jeździł. Starym pomarańczowym maluchem, trupem, do którego trzeba było wsiadać z drugiej strony, bo się drzwi blokowały od strony kierowcy, a pod Grand Hotelem w łodzi podjeżdżały piękne fury, gangsterzy z pięknymi kobietami. Ja chciałem być taki jak oni, no to miałem w, głowę, w głowie jako młody chłopak. I, I w pewnym momencie, właśnie moja mama przerażona, poprosiła ojca: Mówi, słuchaj, Marek, no musisz go jakoś ratować. No i mhm. mój ojciec spadł na pomysł, żeby y, 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 namówić mnie do filmu Dzień Świra. Ja się zgodziłem i mogę powiedzieć, że, znaczy, nie powinienem tego mówić, ale ja już wtedy, będąc na tym planie, wiedziałem, że już nigdy nigdzie nie będzie tak dobrze i profesjonalnie jak u mojego ojca. Mhm. Skąd to się wzięło? Bardzo się bałem tej roli. Wiedziałem, że to będę występował z Markiem Kondratem. Wiedziałem, ja aktorzy biorą w tym udział, ale mój ojciec pół roku. Przed zdjęciami, robi próby, i wszystko jest tak wypróbowane do perfekcji, że każdy aktor wchodzi tak przygotowany, że już tylko wartość dodaną jakąś, czyli to m, poczucie chwili, czy, czy to, ta magia, która się odbywa w dniu zdjęciowym, już nikt nie zajmuje się tekstem, rytmami. To wszystko było mhm. perfekcyjnie przygotowane. My mieliśmy z Markiem Kondratem wiele prób, i rzeczywiście ja się tym zach zachłysnąłem jak mało w życiu czym. To było. jedno z naj wspanialszych doświadczeń życiowych i do dzisiaj, jak to mówię, widzę ten obraz, jak stoimy Mar z Markiem Kondratem e, 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 w, tym, w tym mieszkaniu, e, kiedy idziemy też po Czerniakowskiej i, i, i niedaleko wytwórni na Chemskiej też tą, ten dialog mówimy, tato, co było najbardziej znane Chopina? Chopina, no to chyba etiuda rewolucyjna chyba. No i tak dalej, i tak dalej. Z tym obrazem państwa zostawiamy. Znowu 7 minut minęło. Michał Koterski ze mną. Zaraz wrócimy. To już moje ostatnie życie. To tytuł książki Michała Koterskiego, choć trzeba też wspomnieć o Becie Nowickiej, która zadaje pytania w tej książce, prawda? Wspomniało się, że już o niej powiedzieliśmy, to teraz przejdźmy do tej historii. Jaki był cel napisania tej historii? Jaki był cel opisania tych Twoich przeżyć? Bo wiem, wczytywałem się też w niektóre fragmenty. Mogę się tylko domyślać, że nie było ci łatwo o niektórych rzeczach mówić. Tak, słuchaj, no cel. To był y, taki, bo ja mogę o swoim celu to mało mogę sobie mm -hmm. powiedzieć, bo, bo powiem tak. Cel to był pani ze znaku Kingi Janas, która wpadła na ten pomysł 4 lata temu, taki, żeby dać świadectwo, opowiedzieć historię i, i pomóc ludziom. Pamiętam dokładnie tą rozmowę, kiedy, kiedy zaczynaliśmy pracę y, i ona mówiła: Ja na tej książce nie chcę zarobić. W ogóle nikt się nie spodziewał, że ta książka odniesie taki sukces, łącznie ze mną. Tylko dla, ona mówi: Ja to biorę. Y, no tak, to jest taka, taka moja wewnętrzna potrzeba, że Twoja historia czuje, że może pomóc wielu, wielu ludziom i że. Jakby na początku w sumie to, to było kierowane do ludzi uzależnionych, dzieci mm, alkoholików, yy, no, no, ludzi pogubionych, gdzieś takich nieradzących sobie z emocjami. Taki, wydaje mi się, był jej zamysł. Mhm. Kiedy mnie dziennikarka na jakimś spotkaniu zapytała, yy, dlaczego pan chciał napisać tą książkę. No to ja jej odpowiedziałem: No ja nie chciałem tej książki napisać. Właśnie na tym to polega mhm. za mną tak Kinga Jana chodziła przez cztery lata. Cztery lata temu zgłosiła się po występie, kiedy u Krzysztofa Skurzyńskiego w książce też miałem swój rozdział, Świat na głowie. On mnie zaprosił czterech czy pięciu mężczyzn, między innymi Przemysława Saletę, założyciela zespołu Sisters, lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy, żebyśmy opowiedzieli o swoim tacierzyństwie. Zresztą Krzysio też jest ojcem chyba trójki dzieci, no i on też opowiada tą historię I po to wydawało tą książkę Wydawnictwo Znaki, kiedy przeczytali mój rozdziałik. Wtedy Kinga się zgłosiła i mówi: Panie Michale, musi pan opowiedzieć swoją historię. To naprawdę może pomóc wielu ludziom. I ja mówię: Nie ma bata, że ja będę to opowiadał. Ja nie jestem na to gotowy. To ja sobie zdawałem sprawę, że żeby opowiedzieć tą historię, to albo trzeba się zdobyć na całkowitą szczerość, albo w ogóle tego nie ruszać. I że no nie mogę... Poza tym miałem super życie. Wyrwałem nałogowi pierwsze cztery lata trzeźwego życia i ja mam teraz wracać do tego piekła, do tego, do tej utopii, do tego... Nie. Powiedziałem nie. No i potem dwa lata później brałem udział w podcaście u Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty Co pać po odwyku? I tam też po tym podcaście, no był taki oddźwięk, że, że wielu ludzi zaczęło do mnie pisać, że ta historia strasznie im pomaga, że zmieniają swoje życia i znowu Kinga zadzwoniła, mówi nie no panie Michale, no niech pan sam zobaczy jaka jest w tym siła I ja mówię no nie, zresztą chyba wtedy się przygotowywałem do filmu Gierek co innego miałem w głowie, mówię to są dla mnie tematy nie do udźwignięcia mhm. i szczerze, ja do dzisiaj nie byłem gotowy, jak pisaliśmy tą książkę i w końcu się dałem namówić, ale to tylko ze względu, że pisała do mnie córka Ma. Matka, ojciec, syn, y, y, uzależniony, pijący, ćpający, moja mama ćpa, m, mój, mój tata pije, Panie Michale, jak pomóc? Albo, że po, po, puściłam podcast mojemu mężowi, zmienił swoje życie, albo policjant pisze do mnie, Panie Michale, nie uwierzy pan, dzięki tej wypowiedzi biłem żonę, byłem okropny w domu, z, z, nie piję już pół roku, to dzięki panu i tak dalej. I jak to na mnie spadło. To ja sobie pomyślałem, kurde, no po prostu y, wiedziałem, że, y, że będzie to nie fair, nie? Dlatego, że sam dostałem drugie życie, wyrwałem się ze szponów uzależnienia. Wielu moich znajomych, z którymi leczyłem się w ośrodkach, na terapiach, no nie miało takiego szczęścia. Wielu z nich nie żyje, lub właśnie pokończyło gdzieś na ulicach albo w kryminałach. No i, i tak sobie pomyślałem, że kurde, że o, jak to powiedział klasyk nie chcę, ale muszę mm -hmm. <laughs> zrobić to, bo po prostu czułbym się źle, że, że tego nie oddałem. Ale tak jak mówisz, kiedy to pisaliśmy, ja po pierwszej układce, kiedy opowiedziałem Be Beacie, historię, byłem tak połamany, że musiałem wrócić na trzy miesiące na terapię. Odezwały się demony z dzieciństwa, całe moje DDA, wszystkie przeżycia, wszystko to wróciło jak zły sen. Ja wiedziałem, że tak będzie. Niestety, mm -hmm. dlatego przez lata nie chciałem tego dotykać. Ale dzisiaj jestem wdzięczny za to, bo, 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 bo jakby to pomogło mi w tym. Y w tym codziennym lęku, z którym się zmagam, czyli lęku przed przeszłością, przed tym, że to wróci, że dzisiaj jestem ojcem swojego syna i, i nie ukrywam, że żyję w strachu, żeby nie. Mój syn, jako pierwszy kotelski urodził się w trzeźwej rodzinie. Mhm. Nie ukrywam, że to jest dla mnie ogromną wartością i żyję w lęku. Czasami budzę się spocony, zlany potem i sobie myślę, boże, żebym z jego życia nie stworzył piekła, no, które niestety choroba uzależnienia która doświadczyła mojego ojca czy jego ojca, który zapił się na śmierć niestety, żeby to nie, nie dotknęło mojego mojego Fryderyka. A to prawda, I... że bliscy twoi nie czytali książki? Mama już czytała, Tała. a tak, a, a ojcu dałem i, i no, mój ojciec już raz przechodził tą historię, bo jakby byliśmy w tym miejscu, kiedy robił film Wszyscy Jesteśmy Chrystusami, mhm. też poprosił mnie, żebym mu opowiedział to wszystko. I szczerze, wtedy sobie myślałem, no zwariował chłop. Mówię, po co ci? Mówię Marek, no po co ci to? Po co powrót? No wiesz, zdajesz sobie sprawę, co to znaczy, że ja ci opowiem wszystko ten. Ale mój ojciec wtedy też miał taką chwilę, że mówi: wiesz co, pomyślałem, że, że tak, że to będzie dla mnie trudne, ale jeśli ten film Miałby uratować choć jedno życie ta historia, to warto się poświęcić i to zrobić. I to też do mnie przemawiało, że jeśli ta książka miałaby uratować chociaż jedno jedyne życie, to to już jest największy sukces, jaki może być, bo nie ma nic bardziej wartościowego niż życie człowieka. Aczkolwiek powiem pod koniec, kiedy już przeszedłem terapię, kiedy już ostatnia układka, rok, żeśmy pisali, pisali po roku, przeczytałem, usiadłem i sobie zdałem sprawę, że no stanę nagi nie na terapiach przed ludźmi, którzy też opowiadają o tym samym, gdzie to jest zamknięte, tylko wszyscy dowiedzą się wszystkiego o mnie, łącznie z najciemniejszymi historiami i zadzwoniłem do wydawnictwa i mówię słuchaj, ja nie dam rady, nie wydajemy tej książki i to muszę przyznać, że naprawdę byłem zaopiekowany w wydawnictwie, bo kiedy zaczyniliśmy i postawiłem warunki, że jeśli będę musiał odstawić tą książkę, to, to odstawiam. Jeśli powiem, że nie dam rady, to nie, nie robimy. I wtedy Kinga Janas mówi, dobrze Michał, słuchaj, dajmy sobie tydzień. Jeśli nie będziesz, nie chcesz, żeby to się ukazało, nie ma problemu kończymy sprawę, może za kilka lat wrócimy, w każdym razie jeszcze mnie przestrzegła, pamiętaj, jeśli się zdecydujesz, to za tydzień książka idzie do druku i tego się już nie da cofnąć, musisz mieć tego świadomość, no i, i Bóg w tym momencie, tylko powiem oczywiście nagle, maile od ludzi, panie Michale, tutaj mój, nie wiem, mąż nie pije syn słuchał pana podcastu poszedł na odwyk i ja mówię jak w dniu świra dokładnie Marek Kondrat, Jesus Przeginasz. No jednak trzeba książkę wydać, bo, bo ludziom to jest potrzebne. No. Wiesz, co znaczy przewalić w slangu dziennikarskim? Nie. Za długo w programie opowiadać. A, no właśnie, no. co zrobić? No niestety. Nie. Zaraz cię będę pytać dalej. Michał Koterski, dzisiaj ze mną, zaraz do państwa wracamy. Michał Koterski, jesteśmy już z państwem ponownie. Wracamy do książki. To już moje ostatnie życie. Mówiłeś o tym, jak to było, kiedy pisałeś, a teraz zapytam o to, jak to jest, kiedy to już, jak, jak mówisz, ta książka już jest, to wszystko jest już na papierze. To już się nie odstanie. To już no. nie, nie zadzwonisz do wydawnictwa. Nie powiesz, nie, nie wiesz, co, już jedna, nie, nie chcę jednak, żeby to ludzie czytali. Yy, to jest jakiś taki zupełnie nowy etap, w który, w który wszedłeś. Kiedy to się, to się już ukazało, kiedy to poszło w świat. Tak, no książka mnie nauczyła jednego, że jednak warto inwestować w szczerość. No, mhm. jak, jak bardzo by nie była dla nas krępująca i przykra, bo ja, jak ta książka już się zgodziłem, to miałem takie lęki, takie koszmary, wyobrażenia, że to koniec mojego życia, że co ludzie pomyślą, że mnie skreślą, że pomyślą, że ten. A tu się okazało, że ta książka jest tak bliska sercu wielu ludzi i że ludzie nie mogą się oderwać czytają ją w jeden dzień w góra w trzy dni że takich wciąga dlaczego dlatego że każdy z nas to przechodzi że my wszyscy jesteśmy tylko ludźmi każdy ma swoje jakieś ciemne zakamarki każdy popełnił jakieś błędy ale to jest ludzkie. Ważne jest co my z tymi błędami zrobimy i czy my się zreflektujemy, potrafimy posypać głowę popiołem, przeprosić, czy i potrafimy zmienić coś, bo też przeprosić to jedno, ale czy coś za tymi przeprosinami pójdzie, to znaczy zmienić swoje zachowanie, naprawić jakieś krzywdy i tak dalej i tak dalej. Więc tak, nauczyła mnie ta książka i, i upewniła w tym, że jak trudna nie byłaby to mm, prawda o sobie, czy czy Szczerość, to, 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 że warto w to inwestować, warto mówić. Dzisiaj książka przerosła najśmielsze oczekiwania i Kingi Janas, o której mówiłem, powtarzam to, bo mówiła, że ona mówiła, no nie, no ja na tej książce nie chcę zarobić. Ja nie wiem, czy ona na niej zarobi, ale chodzi mi o to, że już jest trzeci dodruk, i oni są w szoku. Empik się nie wyrabia w ogóle. Po dwóch tygodniach książka została wykupiona totalnie ze wszystkich mm -hmm. księgarni i z, zniknęła online. Potem, kiedy dostali następny Druk to przez dwa tygodnie. Empik dał to na, na, na swoje, jakby tam, punkty, ale nie przewidział, że online tak szybko zejdzie, więc dwa tygodnie nie była online dostępna. No i teraz dostali trzeci do druk w piątek i się nie wyrabiają z tym. No do dzisiaj nie ma książki na, na, na półkach. No mają ją w magazynach. Mam nadzieję, że to nadrobią. No i oby tylko takie problemy były, oczywiście, ale o co mi chodzi? Troszkę, troszkę mam taką złość, bo, bo widzę, jak ludzie potrzebują. Tej książki i, i widzę, co się dzieje. Odpisuję na masę wiadomości. Do, dopiero zdałem sobie sprawę, jaka jest niewiedza w tym, e, e, jak radzić sobie z uzależnieniem, jak radzić sobie z osobami uzależnionymi. Ile ludzi, że kurde, no, ta książka uświadomiła mi coś przerażającego, że każdy, Gdzieś w swojej rodzinie ma kogoś uzależnionego, dalszego bądź bliższego, hmm. że to jest tak wielki problem e, e, w naszym świecie. Ale co jest gorsze, że większość tych ludzi, 99% nie wie, jak sobie z tym radzić. Nie wie, że są grupy samopomocowe, że są meetingi, a ja każdemu muszę tłumaczyć, wysyłam mu linki na spotkania AA, NA, anonimowych alkoholików, anonimowych narkomanów, DDA, 10 dorosłych alkoholików. Te wszystkie terapie ludzie nie wiedzą, że są, to znaczy terapie, grupy samopomocowe, że one są za darmo dostępne, że to każdy może sięgnąć do, dla kobiet mm, czy mężczyzn z Rodzin alkoholowych, które są współuzależnione, które żyją z uzależnionymi, nie wiedzą, że są takie grupy, które pomagają, dają wsparcie za darmo. Więc, więc to jest przerażające, że niby się mówi, niby jest ta profilaktyka, Aha. ale ona w ogóle w życiu człowieka nie funkcjonuje. Nie? Mówisz, że, że, że jest duża popularność, że jest duży od, odzew. Co teraz zapytam o to, czy. Nie masz takiej obawy, a może właśnie przeciwnie, to nie jest obawa, tylko to jest coś dobrego, że stajesz się twarzą pewnej sprawy, twarzą y, jakiejś akcji, jakiegoś, no, czegoś większego niż tylko wiesz, y, pojedyncze wydanie książki, bo tak czasami się dzieje, że ktoś w coś wchodzi tak nieświadomie, a tak. potem krok po kroku okazuje się, że, y, że to jest coś więcej. A nie tylko, no wiesz, jeden wywiad. Jest więcej, aczkolwiek cały czas pamiętam. Mam takiego mm, przyjaciela, już mogę powiedzieć, e, wspaniałego terapeuta, Roberta Rutkowskiego, który jest autorytetem, wiele książek wydał i w ogóle, no e, często jak ktoś się zgłasza do mnie i potrzebuje od razu pomocy, to do niego kieruje e, 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 ludzi. E, e, w każdym razie on mi kiedyś powiedział: pamiętaj, Michał, jedną rzecz, że ty musisz pamiętać, że ty jesteś w przede wszystkim pacjentem. I ja ludziom na przykład którzy do mnie piszą i na, mówią panie Michale chciałbym z panem porozmawiać ja wiem że mi to pomoże odmawiam bo ja nie jestem terapeutą ja nie mogę wziąć takiej odpowiedzialności ja mogę powiedzieć słuchaj stary jest meeting tu i tu to jest grupa samopomocowa możesz iść tu i tu możesz skorzystać z porad specjalisty ale ja tego broń boże nie chcę brać na siebie bo ja wiem jak to się może skończyć ja zaraz mogę się obudzić z ręką w nocniku po i to wszystko, ta cała ciężka praca i to dobro, które z tego wyszło, no, może się po prostu obrócić w coś złego, bo, bo ludzie już w jakiś sposób na mnie patrzą na autorytet. Co prawda, ja uważam, że nie można mieć w uzależnieniu autorytetów, bo, bo, bo te, te autorytety, co w książce tu jest zresztą napisane, ja miałem na swojej drodze terapeutę wspaniałego, cudownego, 21 lat trzeźwego, mojego pierwszego terapeuta, który który, który po, po 21 latach złamał abstyncję, przedawkował i po prostu nie żyje, więc to, to nie można się tym kierować. Można tylko polegać na sobie i, i właśnie na wsparciu mm. specjalistów. I też jest wiele teraz na przykład takich pytań, i zmagam się z wyrzutami sumienia, bo muszę odmawiać, nie dlatego, że nie chcę tam jeździć, tylko że yy, to jest dla mnie za dużo. Do szkół, na spotkania ja i tak jeżdżę, do miejskich mm. ośrodków wychowawczych, do poprawczaków, mm. do szkół. Bardzo dużo tego, robiłem, zanim książka się ukazała, no ale teraz z tego jest zmasowana ilość mhm. i muszę się zmagać z tym, że odmawiam, no ale zaraz przychodzą wyrzuty sumienia, bo sobie myślę Jezu, a może tam jakiś młody, Do... no muszę to odrzucać, mhm. że może ktoś mógł skorzystać z mojej pomocy, a ja nie pojechałem i, i no, no to są rzeczywiście trudne rzeczy, to, to są takie, takie rozterki i, i z tym się zmagam, ale, ale wiem, że przede wszystkim muszę dbać o siebie, bo też jestem partnerem, ojcem. I, i, I gdzieś na, 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 mam tego swojego Fryderyka na, przed oczami, i, i wiem, że po prostu on jest dla mnie najważniejszy. I roku. na tym wątku rodzinnym kończymy tę część. Michał Koterski dzisiaj opowiada o swoich przeżyciach w programie 7 Minut na Gości. Bądźcie Państwo z nami. Posmakowałem życia rodzinnego, powiedziałeś. Tak. To teraz wrócę do, do tego zdania. Przypomnę, do Michała Kotarskiego się zwracam, który dzisiaj opowiada o swoich przeżyciach. Mówiłeś o Fryderyku. Też dzisiaj od razu. Zupełnie inne spojrzenie robi, kiedy mówisz o nim. To jest też, bo pytam o te rozdziały, jak w książce, w życiu. No to znowu tak mówię, taki rozdział, bo powiedziałeś, że to też o tej trzeźwości, powiedziałeś o tym, że to jest te, te też jakiś w Twojej rodzinie ważny moment na rodzinę Twojego syna. Myślisz czasami, co by, było, co by było gdyby? Na przykład, nie wiem, twoje życie potoczyło się inaczej, nie, 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 nie miałbyś takiej możliwości, żeby mieć wiesz, mieć Fryderyka, żeby, żeby to wszystko szło w drugą stronę? Czy nie w ogóle nie, nie wchodzisz w takie scenariusze? Znaczy, no, wchodzę tylko z jednego względu, że, że wiesz, takiego, że po prostu wiem, że gdyby nie to, co się stało, to bym po prostu nie żył dzisiaj najprawdopodobniej. Dlatego, że... E, 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 I to nie mówię dlatego, żeby teraz straszyć kogoś czy coś, hmm. tylko choroba uzależnienia, czego ja przez wiele lat nie rozumiałem. Jak hmm. mówiono jako młodemu człowiekowi, że to jest choroba śmiertelna, czasem myślałem... Pff, no kto mi tu będzie gadał, jak ja se tam zapalę dżoncika, czy walnę w nos i super zabawa, że to jaka choroba śmiertelna, no gdzie, tu wszyscy balują będą mi tam pierdoły opowiadać no se myślałem, że na łeb ktoś upadł z tym gadaniem, ale potem rzeczywiście w tych, w tych różnych ośrodkach, na tych różnych terapiach e, 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 kiedy poznawałem fantastycznych, pięknych ludzi, chodzi mi nie pięknych tylko wizualnie, ale pięknych hmm. wewnętrznie, którzy zmagają się z tą chorobą i gdzie w ośrodku Wydawało się, że wszystko jest w porządku, wszystko ten. A potem po ukończeniu dowiadywałem się, że ten nie żyje, że ten przedawkował, że ten. Co sobie myślałem, że to, to, to jest niemożliwe, że to się nie dzieje naprawdę. I, i, I z latami do mnie docierało, że to jest choroba śmiertelna. I dzisiaj, tak jak mówię, to jest dla mnie największą wartością, że mój syn urodził się w trzeźwej rodzinie i do dzisiaj pamiętam ten tą chwilę, kiedy robiliśmy z ojcem Siedem Uczuć i, i, i byliśmy w próbach przed filmem, ja grałem tego Adasia Miałczyńskiego, mój ojciec, no to jakby jeden z najważniejszych filmów w jego życiu i ja się dowiaduję, że, że będę ojcem, przychodzę na próbę i mówię, słuchaj Marek, czy ty wiesz, że zostaniesz dziadkiem? I widziałem, że mój ojciec w oczach miał takie coś, że jak? Dobra, ale teraz to film robimy, że ty przecież gdzie, czy to nie może poczekać, no, dziadkiem po filmie, ale to jego najważniejszy dziecko, Adaś Miałczyński, którego mi, e, mi powierzył, film, machina, tacy aktorzy, no po prostu coś też dla niego ważnego, jego ukochane dziecko, a tu nagle coś może to zaburzyć. Myślę, że, że taki lęk powstał, że to mnie rozproszy i ten... Ale kiedy mu powiedziałem, słuchaj Marek, bo widziałem ten lęk w jego oczach, czy ty sobie zdajesz sprawę, że to, że to będzie pierwszy Koterski, który urodzi się w trzeźwej rodzinie i wtedy mój ojciec rzeczywiście zszedł na ziemię i automatycznie uzyskał. Poleciały mu po policzkach po i przytuliliśmy się i zrozumiał, że to jest najważniejsze, że nic nie jest tak ważne. Udało się przełamać tą mm -hmm. sztafetę pokoleń. No i do czego zmierzam? Kurde, no myślisz, że ja się nie budzę, ja się dzisiaj nawet budziłem w lęku i dużo pracuję, generuje to wtedy no jakiś troszkę spadek nastroju, m, troszkę mniej o siebie zadbałem, więc może troszkę nie wyspałem się, gorzej się czułem i dzisiaj się obudziłem i, i, i od razu myślę, Boże, jak ja o to dziecko nie zadbam. No zresztą każdy rodzic to ma mhm. i jestem przekonany, że ma takie chwile, a nie będzie nas stać na szkołę, a może no, no kurde, czasami to najgorsze, że aż nawet z bezdomnością mi się to kojarzy, że, 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 żeby, że ja to ja, ja już niejedno w życiu przeżyłem, ale żeby Temu i mojemu dziecku uchylić nieba, żeby, żeby jego nie skrzywdzić, żeby jemu dać poczucie bezpieczeństwa. No odpowiedzialność jest y, y, ogromna i y, 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 często hmm. myślę, że my rodzice w ogóle jesteśmy dla siebie zbyt surowi, e, często nie dajemy sobie prawa do błędu, często się katujemy, że no nie wiem, gdzieś tam się nie wyrobiłem, podniosłem głos, bo, bo straciłem cierpliwość, czy, czy że gdzieś no, nie poświęciłem wystarczająco dużo czasu, bo byłem za dużo w pracy i się tym katujemy, katujemy, wbijamy w poczucie e, e, winy i, 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 i mało siebie doceniamy, mało siebie doceniamy, bo to jest moim zdaniem najtrudniejszy zawód świata, być rodzicem, kurde i nikt nie zna, co jest najgorsze przepisu na dobre wychowanie. O tak, i tutaj na pewno go nie podamy w tym programie, <gry> no, ale nie. ja tak sobie pomyślałem, teraz mówisz o tej o tej odpowiedzialności i tu w jednej kwestii i w drugiej kwestii, a teraz zapytam, gdzie jest upust tych emocji? Masz takie, taki sposób na to, żeby gdzieś właśnie spuścić te emocje z siebie? No, na pewno moja praca jest łaską Aha. i daje mi to, jak się mówi, no, co tu dużo gadać, suma nałogów w życiu uzależnionego musi być równa, Ludzie w różne rzeczy szukają sobie czegoś takiego, bo, bo to też Robert Rutkowski kiedyś mi powiedział fantastyczną rzecz, która odwróciła moje myślenie. Ja nie, terap nie prowadzę terapii odwykowej, tylko nawykową. ja mówię, ale o co chodzi? No chodzi o to, że po prostu uzależniony nabiera pewnych nawyków, kto, które rzeczywiście są, że bierze, jak jest, jak, czy pije, jak jest sukces pije, jak porażka pije, jak spotkanie pije, jak urodziny pije, i na wszystko są ten. A my musimy znaleźć nowe nawyki w to miejsce. Mhm. Czyli, na no nie wiem, czy sport, czy jakieś pasje, czy jakieś, jakiegoś typu zainteresowania. Wielu ludzi znajduje, czy to upust w motoryzacji, nie wiem, wyścigi, czy bieganie, czy właśnie uprawianie jakiegoś sportu. A u mnie tym upustem jest praca. No ona generuje takie emocje, e, które przyznam, że że rzeczywiście, no, podobne są do takich strzałów, co tu tak. dużo gadać? kiedy wychodzisz na scenę w teatrze i nie dajesz, Boże, ostatnio mieliśmy taką sytuację, że nagle jeden z aktorów się rozchorował, Dzie my jesteśmy, dopiero jeden spektakl zagraliśmy, premierowy i nagle mamy grać w Teatrze Słowackiego, w Krakowie, w teatrze, no, gdzie, kurczę, Wyspiański wystawiał Wesele i w ogóle, no, kurczę, e, 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 no, naprawdę ogromna presja i jeden z aktorów się rozchorowywuje i zastępstwo i gramy z go który kurczę, nigdy tego nie grał, i w, tam w parę dni musiał zrobić rolę. I wszyscy są w lęku, odwołujemy spektak, a ja mówię, nie, świetnie, idziemy w to. I oni na mnie patrzą jak, jak wariata, a ja troszkę przyznam, że jestem uzależniony od tych emocji. Mi to pasowało, że będzie, no będzie większy poziom jednak tego, tego stresu, napięcia, i, i no tak, moja praca mi to rzeczywiście daje i ja w niej. O dziwo rozładowywuje wszelkie swoje napięcia, wszelkie emocje i dostaje tego takiego kopa. O i o tym kopie za chwilę. <śm> Michał <śm> Gotarski dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę wrócimy, obiecuję do teatru i wrócimy do tego co na scenie. Kop. Ten kop tak. na scenie, kop emocji, kop adrenaliny, kop tego, co najfajniejsze, jeżeli chodzi o ten kontakt z publicznością. O tym każdy aktor pięknie mówi, i od razu zupełnie inaczej wtedy się rozmawia, kiedy, kiedy te wspomnienia gdzieś przychodzą, szczególnie z premiery. Przypomnę tylko, że do Michała Kotarskiego się zwracam, bo to on dzisiaj ze mną tutaj w studiu. Zapytam Cię teraz o to aktorskie to się tak ładnie nazywa Amplua. Jak ty się widzisz na scenie, jak ty się widzisz, y, 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 wiesz, w swoich rolach, y, bo y, kojarzony jesteś, jakby nie było y, z komedią, tak. to ci uwiera? E, nie, nie uwiera. No to jest troszkę tak, jak wcześniej mnie zapytałeś o, o tego mojego ojca. Aha. Jako młodemu człowiekowi łatwo było. My, ludzie w ogóle generalnie niestety mamy wiele deficytów, więc. No, posuwamy się do tego, że staramy się je jakby no, zwiększyć te deficyty, czy tam sobie poprawić humor, umniejszając innym. Więc mi łatwo było umniejszyć, i do dzisiaj tam gdzieś tam piszą, hmm. a dzięki ojcu to to czy to. A ja zawsze sobie przypominam słowa i taką konferencję Romana Polańskiego, jak go zapytali na konferencji, dlaczego pan promuje swoją żonę Emanuel Sinieju? ona wszędzie e, e, gra, to było akurat po gorzkich godach, a on mówi, no ale kogo mam promować, żonę sąsiada, no i ja rzeczywiście, ja też bym, gdybym ja mógł mojemu Fryderykowi dać możliwości i w ogóle mam nadzieję, że będzie taka chwila, żeby mu, mu podarować jakąś sz szansę, którą on może wykorzystać, no to, 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 yy, to na pewno to zrobię i tak samo tutaj, no rzeczywiście, uwolniłem się już od tego, czy mnie postrzegają, czy tak, czy tak, bo, bo życie pokazało, że ja nie mam na to wpływu, że ten u góry ma jakiś mhm. plan, który może być totalnym zaskoczeniem i dla mnie, i dla wszystkich dookoła i to udowodniło, kiedy dostałem propozycję zagrania Edwarda Gierka. No, szczerze mówiąc, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że czekałem na tą rolę całe życie. No nie, Edward Gierek nigdy nie był moim, moim idolem i że, i powiem, może bardziej marzyłem o tym, żeby zagrać Jimmy'ego Drixel, no nie ten kolor skóry, a już Ridla zagrał kod, więc to, to byli bardziej w, moją, w moim kierunku. A tu nagle wiesz, producent dzwoni i mówi: słuchaj, właśnie zostałeś Gierkiem. No to, to był dla mnie szok. To jakby pokazuje, że my nigdy nie mhm. wiemy. Oczywiście jest coś takiego, że łatwo zaszufladkować aktora, i to nie tylko w Polsce i za granicą, bo przecież Jim mhm. Carrey nigdy nie zagrał taj, takiej y, dramatycznej roli, i zawsze, kiedy próbował, no to gdzieś to kończyło się jaskiem, ale mam na to zgodę. widocznie mm -hmm. wiesz co mi pomogło w tym, pomogło mi w to, kiedy kiedyś spotkałem takiego księdza, który był kapelanem więziennym, no i tam się śmialiśmy, że mówił, że jak wchodzi do więzienia, to cały kryminal krzyczy o Batman leci, nie? Ja lałem taki fajny ksiądz i on kiedyś mnie zapytał, mówi Michał czy ty się modlisz przed spektaklami albo przed, przed um, właśnie przed um, wyjściem na plan, a ja mówię nie, no po co mam się modlić, no modlę to się rano czy wieczorem, czy jak, je, to jak trwoga to do Boga coś się modlę, a on mówi no ale wiesz, no mówi to jest każdy z nas jest powołany do jakiejś służby. Ja mówię tak, a on mówi: No i ty jesteś powołany do tego, żeby służyć drugiemu człowiekowi, że Bóg ci dał ten talent, te możliwości grania. Mhm. Występujesz w teatrze, ludzie pracują cały tydzień ciężko na to, żeby zarobić na ten bilet, który dzisiaj do teatru no, kosztuje ponad 100 złotych, i twoją rolą jest to, żeby. Sprawić im przyjemność, dać im rozrywkę, dać im chwilę refleksji, i do tego jesteś powany. Za to powinien być więcej i, mod i modlić się, żeby dobrze wykonać tą pracę. I mnie olśniło w życiu pierwszy raz, że ja nie jestem powołany do tego, żeby błyszczeć i żeby mnie uwielbiali, tylko do służenia drugiemu człowiekowi, żeby dawać mu radość i wtedy mi łatwiej jest się pogodzić mm. z tym, co dostaję. U wtedy odbieram to jako łaskę. No, pogodzić się, zaakceptować, ale wiesz, z drugiej strony też można marzyć. Marzyć albo chcieć, bo na przykład nie wiem, aktorki, które są piękne bardzo chętnie się pobrzydzają. Aktorki, tak. które są <laughs> lekko przy kości, całe życie się odchudzają i taka wieczna walka z materią trwa. Tak. Ty, ty, ty nie walczysz? Yy, A znaczy, może nie te, marzysz? Znaczy teraz już nie, ale rzeczywiście, no to mi się łatwo mówi, jak ja już zagrałem, ojciec mi dał szansę zagrania Miałczyńskiego, co nigdy nie, tak. się nie spodziewałem, że mi powierzy po takich wspaniałych aktorach taką rolę i taką odpowiedzialność. Dzisiaj jestem po gierku. Zagrałem w filmie Crime Story Gangstera. No te marzenia filmowe się spełniły, więc no jak ja jestem nasyconym kotem, to dzisiaj jest, rzeczywiście mogę sobie tak opowiadać, że taką akceptację zdobyłem, no ale zagrałem to, co chciałem i to co marzyłem, więc dzisiaj już mogę tylko czekać i, i, i sobie myśleć, no co tam los przyniesie, no to rzeczywiście się łatwo mówi, więc może z tego wynika ta akceptacja, tak, że się rzeczywiście nasyciłem, ale marzyłem wcześniej, marzyłem, projektowałem to, że to się wydarzy i to się po prostu wydarzało, więc warto iść za tymi marzeniami, nie wolno odpuszczać, nie wolno tracić nadziei. Hmm. Zacząłem od tego, że kojarzysz się pozytywnie, to też na tym skończę. Yy, yy, miewasz takie sytuacje, że po prostu jest ci gorzej i yy, uśmiech z twojej twarzy znika, i wtedy yy, wszyscy patrzą i mówią: że co? No tak, nie no, mnie wam to, oczywiście są te momenty, jak czasami już wychodzisz skrajnie zmęczony i, i ja się na to nie obrażam, ja się cieszę, że ludzie mnie rozpoznają, chcą zdjęcia, mhm. chcą autografy, ktoś pyta, pewnie to męczące, a ja mówię, nie, to jest super, bo to świadczy o tym, że jednak jakiś sukces odniosłem i że, no, 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 bez, co tu będziemy dużo ukrywać, bez was, czyli widzów, nie ma nas, aktorów, no, co to za aktor bez publiczności, czy ten, więc ja się, ja się z tym liczę, Liczę, ale są momenty, że jestem skrajnie przemęczony i komuś odmówię, i potem gdzieś tam trafię na komentarz. A że to kawał, hamacz taki niby tego, a mi odmówił, tam szedłem. No, rzeczywiście, przyznaję się. Są momenty, że nie mam już na to siły, są momenty, że budzę się rano w lęku takim i, i w rozpaczy głębiej nieuzasadnionej, bo nie mam ku temu powodów, bo wszystko się układa, jestem trzeźwie, mam wspaniałą partnerkę, mam wspaniałego syna. No, no jakby książka idzie, rolę zagrałem, y, y, mam jakieś bezpieczeństwo na ten moment finansowy, więc no nie mam powodu, żeby się budzić w lęku, a jednak się budzę i, i, i nie wiem, skąd to się bierze. Jednego się tylko dzisiaj nauczyłem. Kiedyś ten lęk mnie paraliżował i potrafiłem nawet nie odsłonić kołdry i leżeć, i się z nim zmierzyć. Dzisiaj, jak jest, już budzę się z tym gorszym samopoczuciem, z jakimś lękiem, z jakimś ciężarem, to staram się to rozpuszczać. To znaczy, wiem, że jak wstanę i wykonam najdrobniejsze czynności, od wykąpania się umycia zębów, do zrobienia herbatki i śniadania, to ten lęk powoli się będzie rozpuszczał, i że ten dzień summa summarum i tak nabierze kolorów. Czyli po prostu no, robię, ro, wstaję z łóżka, robię ten pierwszy krok, mhm. z, z, mierzę się z tym. I, i tak, no, jak każdy człowiek, jestem tylko człowiekiem i mam gorsze lub lepsze chwile. No. Jakkolwiek bym nie chciał tego podsumować, to będzie zawsze banalne po tym, co powiedziałeś, więc po prostu powiem Michał Koterski. Zaraz wrócimy jeszcze, żeby powiedzieć do zobaczenia i do o, usłyszenia Państwa. Mam wrażenie, że dużo ważnych słów padło w tej naszej dzisiejszej rozmowie, bo z reguły rozmawiamy sobie tutaj w programie o lekkich sprawach. My pogadaliśmy lekko, ale było też dosyć poważnie. Miejmy nadzieję, też pouczające. Choć nie lubię też takiego, wiesz, takiego pouczania na siłę. Tak, ja też. Ale w nie. twoim wypadku chyba tak nie jest, prawda? Tak, ale ja też wiesz co, zawsze jak pojeżdżę na spotkania z młodzieżą, to też dbam o to, żeby tylko opowiadać o własnym doświadczeniu i też tu mhm. staram się w wywiadach opowiadać o własnym doświadczeniu dlaczego? Dlatego, że pamiętam do dziś to utkwiło, jak przychodzili na pogadanki do szkoły i mówili nie rób tego albo tamtego, to ja sobie myślałem o, właśnie, jak tylko się skończy ta lekcja, to ja właśnie to, to, to dokładnie zrobię. Więc wiem, że to tak nie działa. No. To już moje ostatnie życie. Przypomnę tylko o tej książce. Między innymi dzisiaj w programie rozmawialiśmy. Michał Koterski był moim gościem. PlayerMeloradio.pl, tam jesteśmy i tam będziemy. Będziemy też na YouTubie. Zobaczą Państwo, jak wygląda okładka książki, jak my sobie gadamy, jak mi się ma kolorową koszulkę. I takich kolorowych dni też życzę, no, żeby same były. To prawda, dziękuję. I bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję.